Witam widzowie, witam moich kochanych pulpecików. Witam, witam widzowie. Kolejny odcinek Assassin's Creed. Na samym starcie, co? Na samym starcie to możesz zostawić lajka, komentarz oraz subskrypcję. Wpaść też na Twitcha, tam streamy praktycznie codziennie, jeżeli mam taki czas, jeżeli mam odpowiednią ilość czasu. Ja już, słuchajcie, w Assassinie bezpośrednio zmierzam do misji, do której mamy się udać, czyli to, co mieliśmy zrobić w poprzednim odcinku, tylko nie starczyło widzowie czasu. Idziemy zabić tutaj złoczyńcę. Nie na mojej warcie będzie chłop handlował. A nie, to nie był handlarz niewolników. To był najbogatszy koleś w mieście. A czym on się zajmował? Może handlarzem niewolników? Nie, handlarz niewolników już nie żyje. To czymś innym się zajmował. Nieważne, kurwa, też musi zginąć widzowie. Jo. Już próbowałem, słuchajcie, na samym początku tam pójść i zacząć odcinek delikatnie później, natomiast przypadkiem wpadłem do wody i muszę iść tam drugi raz. Okazało się, że widzowie, nasz bohater nie potrafi pływać. Jest to jeden z nielicznych asasynów, którzy pływać nie potrafią. Wiedziałem o tej informacji wcześniej, bo kiedyś patrzyłem na filmik porównanie fizyki wody we wszystkich asasynach. I tam był właśnie, tam było pokazane, że właśnie asasyn nie potrafi w jedynce. Asasyn, czyli Evelma? Ja nie wiem, jak się nazywa nasz bohater główny. Ale no nie potrafi jakby wypływać. Witam serdecznie. Więc na początku udamy się do misji, zabijemy gościa, oddamy misję. No i dalej czekamy widzowie na to, co się wydarzy. Wybaczcie mi na samym początku dzisiejszą dyspozycję, ale dopiero widzowie wstałem i dopiero sobie piję kawusie. Mam nadzieję, że się gdzieś tam rozbudzę w trakcie. Myślę, że będzie w porządku całkiem. I poopowiadam wam coś ciekawego, jakieś ciekawe historie. I będziemy się fantastycznie razem bawić. Nie ma sprawy. Okej, zawsze to są goście, którzy mi pomogą. Spoko, nosie. Nie ruszaj się, samica. Okej. Ktoś ma taką dziwną twarz, mam wrażenie. Nie wiem, nie miała brwi albo coś takiego? Często niektóre laski mają właśnie... No już spadam, nie ma sprawy. Mają, kurwa, niedobór brwi, jakkolwiek dziwne to nie zabrzmi. W sensie nie mają... skąd on mnie widzi? Nie powinien. O. Nie mają brwi po prostu. Niektórzy. Szczególnie jak są starsi już. A kto mnie widzi niby? O kurwa, a tu co? A nasrane tą strażą? Ojejciu, no dobra. No nic, chyba nie da się tego po cichu zrobić, mam takie wrażenie. Już próbowałem wcześniej po cichu, ni chuja widzowie, nie da się. Na początku to ja bym chciał odblokować jakby punkt obserwacyjny. Na później zabić tego gościa. Tylko nie wiem ni chuja, gdzie tu jest punkt obserwacyjny. I tu zginęłem w wodzie. Jo. A witam serdecznie. Pyk, nozem. O ty kurwa, gnoju. Dobra. I dusimy, dusimy na dole. Pyk. A? O kurwa. Jeszcze raz ci chwycę, gościu, kurwa. O ścianę. O ścianę najskuteczniej. No duś tamtego, no. Azazin, azazino. Czemu babka bijesz? Jak się robiło? O! Zrobiłem to. Zupełnie przypadkiem zrobiłem, jakby on chciał mnie chwycić, a ja zrobiłem mu przełamanie, kurwa. Tego chwytu. Dobra. No nic, ogarnięte. Jesteśmy w jakiejś wielkiej lokalizacji. Tutaj znajduje się ten Abul Nukouda. Nukouda. Szybki jak Niki Nukouda. Nie pasuje. Ale to buchniczowe. Ajajaj. No nic, widzowie. Czasem musi być i tak. Musimy się jakoś dostać do środka.
Czy tędy jest? No nie. Tędy się raczej do środka chyba nie dostaniemy. Może kurwa on skoczy stąd. Skoczysz? No nie skoczysz. A tak? No nie dasz rady. Kurwa. Jakoś się widzowy musimy tam dostać. Nie wiem czy... Bo ja widzowy kombinuję, wiecie? Ja szukam. Ja badam. Ja... Wiecie o co chodzi. Ale fajnie by tak było. Ogólnie jakbyś miał taką miejscowość suchą, nie? I tutaj takie... Ani mi się kurwa waż. I tutaj... jak masz taką suchą miejscowość, to masz taką fosę i ryby na przykład sełowić. Zajebiście. Oczywiście w średniowieczu kiedyś, w sensie na pewno zajebiście to wygląda. I co miałem powiedzieć, to miałem powiedzieć, że ja widzowie kurwa jak zwykle kombinuję za dużo, bo tam było takie główne wejście i całkiem spora szansa istnieje, że właśnie tym głównym wejściem mamy się tam dostać. A ja jak zwykle już pomyślałem do siebie, no, sobie w głowie, że nie no jak głównym wejściem? Przecież to się... No, widzowie, no. Ja pomyślałem, że nie ma szans, że głównym wejściem musimy wejść. A tu kurwa niespodzianka. Ale wywija. Jocie dupca. Pixele na ekranie. Co? Ale kurwa brzydal. Witajcie, witajcie. Dziękuję, że przyłączyliście się do mnie dziś wieczór. Proszę, jedzcie i pijcie. Zażywajcie przyjemności, które oferuję. Nie śpieszcie się, poczekam. Rozumiem, że wszystko się wam bardzo podoba. Ale zadowolony skacze tam. Dobrze, dobrze. Cieszy mnie widok takiej radości. Albowiem ciężkie to czasy, przyjaciele. I musimy cieszyć się tą szczodrością, póki możemy. Wojna może pochłonąć nas wszystkich. Salahadin, może widzowie, oj może. Co wierzy, a wy zawsze jesteście gotowi go wesprzeć. To wasza hojność utrzymuje jego kampanię. Proponuję więc toast. Za was, drodzy przyjaciele, którzy doprowadziliście nas tu, gdzie jesteśmy. Obyście dostali wszystko, na co zasługujecie. Co za życzliwość! Nie spodziewałem się tego po was. Po was, którzy tak szybko i jakże okrutnie mnie oceniliście. O, nie udawajcie niewiedzy. Bierzecie mnie za głupca? Sądzicie, że nie słyszałem, co szepczecie za moimi plecami? Słyszałem i obawiam się, że nigdy wam tego nie zapomnę. Nie dlatego jednak was tu wezwałem, nie. Chcę pomówić jeszcze o tej wojnie i o waszym w niej udziale. Bez zastanowienia oddajecie swe złoto, świadomi, że kupuje ono śmierć tysięcy ludzi. Nie wiecie nawet, dlaczego walczymy. Powiecie, że chodzi o świętość Ziemi Świętej, czy o złe zamiary naszych wrogów? To jednak tylko kłamstwa, które sobie wymawiacie. Nie. Całe to cierpienie bierze się ze strachu i nienawiści. Przeszkadza wam to, że oni są inni. Tak samo jak przeszkadza wam to, że ja jestem inny. O co tu właściwie chodzi? Litość, tolerancja. Te słowa nic dla was nie znaczą. Tak jak dla niewiernych najeźdźców pustoszących. Jakbym trochę o Polsce słyszał, widzowie. Złota i chwały. Dość już mówię. Oczywiście nie wszystkie. Żartuję. Przysiągłem wierność innej sprawie. Takiej, która stworzy nowy świat. Świat, w którym wszyscy ludzie będą mogli żyć obok siebie w pokoju. Czemu go chcę zabijać? Szkoda, że nikt z was go nie dożyje. Co to jakaś trucizna, co po 15 latach dopiero trzepie? Każdego, kto spróbuje uciec. Ja spróbuję chyba uciec. Też spróbuję kurwa zrobić w końcu. Misja. Zlikwiduj. Dobra, jak?
Szybko, rozumiem, kurwa. Nie tak. Jak mam tam wejść, jak mam tam wejść, jak mam tam wejść? Czy... Pierdalać, wszyscy, spokojnie, 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 spokojnie. Dobra, wiem. Rozkminiłem. Pyk. Pyk. Pyk, 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 pyk. Wypierdalać. I tędy, cyk. Kurwa! Azazin! Gdzie jest ten Abdul jebany? Ty jesteś Abdul jebany? O, witam. Ty, chodź tu, ty kurwo. Co ty taki gruby, a tak szybko zapierdalasz? No. Bądź spokojny. Ich słowa nie wyrządzą już krzywdy. Dlaczego to zrobiłeś? Kradłeś pieniądze ludziom, za których przewodnika się uważasz. Wysłałeś je w nieznanym celu. Chcę wiedzieć, dokąd trafiły i po co. Spójrz na mnie. Samo moje istnienie obraża ludzi, którymi rządziłem. A te bogate szaty nie stłumią ich pełnych nienawiści okrzyków. Chodzi zatem o zemstę. Nie, nie o zemstę. Lecz o moje sumienie. Ale w miarę z cicho widzowy gra, widzę to, przepraszam. W służbie Boga. Boga, w którym budzę odrazę. Jeśli nie służysz sprawie Salahaddina, to czyjej? Z czasem ich poznasz. Prawdę mówiąc, chyba teraz wam nie podgłośnie. Po co się więc kryć? I po co te haniebne czyny? Będzie reagować. Czy to aż tak bardzo różni się od twojej pracy? Odbierasz życie mężczyznom i kobietom, uzbrojony w przekonanie, kobietom? Że ich śmierć poprawi. Chyba się jeszcze nie zdarzyło. Mniejsze zło dla większego dobra. Jesteśmy tacy sami. Nie, nie jesteśmy nawet podobni. Haha, w twych oczach widzę zwątpienie. I to duże. Nie możesz nas powstrzymać. Będziemy mieli nasz nowy świat. Nowy świat, który Polska jest górą. A Mariusz Pudzianowski, prezydent Polski. To jest nowy świat, na który nie zasługujemy, widzowie. Dobra. Ja pierdolę. Idziemy, w sensie spierdalamy stąd właściwie i to jak najszybciej. My się wydostaniemy stąd bramą. Raczej nie, więc musimy kurwa znaleźć jakieś przejście stąd, wyjście. No tutaj widzę w kurwę strażników, ale chuj z nimi. A tutaj po prostu jakoś. Dobra. A tutaj po prostu się otwarło. To poprzednie wejście, którym nie mogłem wejść. No dobra, to do biura. Witam, witam, do widzenia, żegnam. Fajna była imprezka. My się wszyscy pobawili. No ale po imprezie już. Winko było za darmo, elegancko. Jump, jump, jump. Mnie zastanawia, co to są za niebieskie kurwa te znaczniki zawsze na minimapie. Ni chuja nie wiem, co to za znaczniki są. Autentycznie, nie wiem, co to jest za znacznik niebieski. To też, że jakiś mój ziomuś tu jest? Nie wiem, co to jest za niebieski znacznik na minimapie. Jestem kurwa asasynem, cymbale jebany. Myślę, że dam radę, no. Albo jednak nie dam, jak tak ja będę chodził, kurwa. Go, go, go. No można się ukryć, nie? Żeby nas nie gonili już. To jest chwilunia, więc. Jedno chwilę mi zajdzie. Cyk, cyk, cyk. Dobra, już nawet nie czekam, aż sobie pójdą. A mogłem chwilę chyba poczekać, bo się zainteresowali sytuacją. Dobra, chodźmy na dół. Chodźmy tak. No o co? A za co mnie, kurwa? Oni są jacyś zaczujni. Kamera pościgowa? Wow. Nie lubię tej kamery, wkurza mnie. Nie widać na niej zbyt dużo, więc... Do góry, do góry. A tutaj chuja zrobimy, ty. Dobra, jestem najgorszym asasynem, kurwa, w historii. Kurwo, kamieniami mnie będziesz rzucał. O,
pyk, pyk, pyk. Po asasyńsku, po asasyńsku. Okej. Okay. Próba numer dwa w takim razie. Pyk, 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 pyk. Dobra, już coś fajnego tu rozkminiam. Ta. Ale rozkminiłem, widzowie, wejście. Podawaj flagę. Dobra, tutaj. Kurwa, jakieś nieintuicyjne te wejścia po tych ścianach były. Kurwa. No. Miodzio, miodzio. Cyk, cyk, cyk. Muszę być niestety incognito. Żeby wejść do mojej siedziby asasynów. Ale ona jest niedaleko i tam jest chyba ten ogród, w którym mogę się schować. Pyk. Elegancko. Jaki balkon se ktoś zrobił. No i ta, zamknięte jest, ale to się zaraz ukryjemy. Gdzie tu mogę się ukryć? Tam. Pyk. I sru. Czoku. Chłop. No tylko on nie chce stamtąd iść niestety. Ale żem kurwa skoczył. Dobra, mogę już? Mogę. Go. Pyk, pyk. Dobra, jak się nauczyłem skakania po tych dachach, to jest satysfakcjonujące w chuj. Tyrania Abulnakoda dobiegła końca. Miło mi to słyszeć. Zabił ich. Kobietę i mężczyznę na przyjęcie. Poczekaj, widzowie. Poczekajcie, widzowie. Poczekaj, widzowie. Jak ja w liczbę mnoga, a polska trudny język? Dobra, trochę wam podgłośnię. Użył trucizny, broni tchórzy. Obwiniał ich za wojnę. Twierdził, że chciał ją zakończyć. Dziwne, ale w sumie król kupców znany był ze swej ekscentryczności. Może był to po prostu objaw jego szaleństwa? Może. Nie jesteś przekonany. Porozmawiaj z Al-Mualimem. Być może zaproponuje lepsze wyjaśnienie. Tak. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. To co? Do szefa. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Do El Jefe. Cel zlikwidowany. I teraz się, widzowie, zorientowałem, że jeżeli to są przodkowie nosi, w sensie tego głównego bohatera, oczywiście, że przewinąć, to znaczy, że oni w końcu musieli jakby mieć dzieci, założyć rodzinę albo coś takiego, nie? Albo jesteśmy synem dziwki. Porozmawiajmy chwilę. Posy chłopa chciał ulżyć tutaj, asasyn. Masz moją wdzięczność i wdzięczność królestwa. Uwolnienie tych miast od ich skorumpowanych władców z pewnością przybliży nas do pokoju. Jak możesz być tego taki pewien? Środki, po jakie sięga władca, znajdują odbicie w poddanych. Oczyszczając miasta z zepsucia, uzdrawia serca i umysły ich mieszkańców. Nasi wrogowie nie zgodziliby się z tym. Co masz na myśli? Każdy z tych, których zabiłem, wyznał mi dziwne rzeczy. Niczego nie żałowali. Nawet umierając, zdawali się pewni swego sukcesu. Nie przyznali się do tego, ale jest coś, co ich łączy. Jestem tego pewien. Istnieje różnica, Altairze, pomiędzy prawdą, o której słyszymy od innych, i prawdą, którą widzimy na własne oczy. Większość ludzi tego nie zauważa. Tak jest prościej. Ale w twojej naturze jest zwracać uwagę na takie rzeczy, zadawać pytania. A więc co łączy tych ludzi? Ha. Masz też obowiązek stłumić te myśli i zaufać swojemu mistrzowi. Albowiem nie ma prawdziwego pokoju bez ładu, a ład wymaga władzy. Mówisz ogólnikami, mistrzu. Chwalisz mnie za bystrość, a potem rozkazujesz, bym ją porzucił. Co mam zrobić? Otrzymasz odpowiedź na swoje pytanie, gdy nie będziesz musiał go już zadawać. Rozumiem, że wezwałeś mnie tu w innym celu niż na wykład. Dobrze. Odzyskasz kolejną broń i kolejny utracony stopień. Pozostało jeszcze dwóch przywódców. Idź i dopilnuj, by ich rządy dobiegły końca.
Też macie wrażenie, że te zapinajki, co on ma tutaj na klacie, to wyglądają jak plemniki, kurwa. Ja mam jakiś łeb spryty. To miał ten nasz mistrz. Dobra. Równowagi u nich, zdobywasz nową zdolność, biegłość w mieczu obrażenia, możesz poćwiczyć na dziedzińcu. Z wielką przyjemnością. Moi uczniowie nie wiedzą chyba jak się walczy. Amiga zawsze. Zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. O. Może pokażesz im, co potrafisz? Ja już widzę, będę wiedział, kurwa, na pamięć. Jak na końcu pewnie. Giereczki, będę tylko chodził. Moi uczniowie nie wiedzą chyba, jak władać ostrzem. Jak mam robić u nich? A, spacja. Fajne. Tylko po co mi to, jak ja mu mogę kombo z buta zajebać? A i wtedy normalny atak wyprowadzam? A. Okej. To wszystko, czego się nauczyłem? Wszystko. I bardzo... Tak, i bardzo kurwa dobrze, że wszystko. Bo ja już widzowie mam kurwa tyle tych rzeczy do nauczenia się. No właściwie potencjalnie których się nauczyłem, że mnie zaraz widzowie chuj trafi. Ja już nie znam, że ja już, w sensie. Co ja powiedziałem teraz? Chodzi mi o to, że mam tyle jakby kombosów potencjalnych do zapamiętania, czyli jakieś odbicia, przerzuty, lewy, szybki, mocny, rzut ostrzem, nie rzut ostrzem, skryte zabójstwo, że to jest tyle tego kurwa, że ja w życiu nie zapamiętam, że pod jakąś spację robię u nich. Co najwyżej przypadkiem kliknę. Już nie chcę żadnych nowych rzeczy, chcę jakby mocniejsze broni albo coś takiego. Musimy się udać do Akki albo do Jerozolimy. Ja bym się udał do Akki po następne zlecenie. Rozglądaj się. I myślę, że jeszcze zaczniemy je dzisiaj, wykonamy kilka podsłuchań i w następnym odcinku zajmiemy się już bezpośrednio zlikwidowaniem oponenta. Witam. Rafiku. Wieści o twych czynach rozeszły się szeroko, Altairze. Wygląda na to, że szczerze starasz się zmazać swoje winy. Robię co w mojej mocy. I czasami robisz to dobrze. Zakładam, że to praca krzyżuje nasze ścieżki. Tak. Moim celem jest Wilhelm z Monferratu. Co możesz mi powiedzieć o samym Wilhelmie? Wilhelm został mianowany regentem, podczas gdy król zajmuje się wojną. Ludzie dziwią się tej decyzji, szczególnie biorąc pod uwagę stosunki między Ryszardem i Konradem, synem Wilhelma. Ryszard i Konrad? Ryszard postąpił sprytnie. Jakie imiono? Jak to? Ryszard i Konrad nie zgadzają się w wielu sprawach. Choć nie okazują tego publicznie. Chodzą słuchy, że knują przeciwko sobie nawzajem. Mam nadzieję, że giera nie jest za cicho, widzowie, coś słyszycie. Jeszcze ta sprawa z saracyńskimi jeńcami w Akce. Z tego powodu Konrad powrócił do Tyru, a Ryszard przekonał Wilhelma, by ten został jego gościem. Chyba raczej zakładnikiem. Nazywaj to jak chcesz. Obecność Wilhelma powstrzyma Konrada przed działaniem. Nigdy nie interesowałem się polityką. Zdajesz sobie jednak sprawę, że każdy twój czyn kształtuje przyszłość tych ziem. Ty też w pewnym sensie jesteś politykiem. Jak chcesz. Gdzie według ciebie powinienem rozpocząć poszukiwania? W Cytadeli Ryszarda, na południowy zachód stąd, a właściwie na targu, przed nią. Niedaleko znajdziesz też katedrę Świętego Krzyża. To bardzo popularne miejsce, pełne gadatliwych mieszczan. Na koniec możesz spróbować przy zachodniej granicy miasta, gdzie dzielnica portowa łączy się z dzielnicą szpitalników. To powinno ci na początek wystarczyć. Dobrze więc, nie będę ci dłużej przeszkadzał. Wcale no to co? Kirtobójstwo na tobie. Nie da się. Idziemy widzowie podsłuchiwać i tak dalej, tak? No jo, zakończ śledztwo. Trzy śledztwa widzowie musimy zakończyć. A żeby zakończyć śledztwa, do jakiej dzielnicy ja mam się kurwa udać w sumie? Do jakiejś portowej, coś tam, biedoty, tego, owego? Ale to która to jest? To chyba ta będzie, nie? To będzie chyba dzielnica bogaczy w takim razie. Wydaje mi się, że punkt obserwacyjny trzeba odblokować i lecimy. Chyba, bo jednocześnie mam tą dzielnicę chyba zablokowaną, więc nie wiem, czy o tą dzielnicę w sumie chodzi do końca. O, witam, witam. Ale główkę wystawiłem. Możemy tak jakby to powiedzieć widzowie, wziąć go tak pch, i zrzucić?
z tej krawędzi, bo kiedyś była taka, pamiętam, umiejętność asesyjna. Tylko nie wiem, czy my jej nie odblokujemy później. Może już odblokowaliśmy, tylko jakby nazywała się jakoś na tyle dziwnie, że się nie zorientowałem. Dobra, powitam pana Orła. I co, odblokuje mi się teraz cała dzielnica? Jo. Nie, nie odblokowało się. A ja jestem już kurwa w tej dzielnicy. Ta dzielnica po lewo to jest jakaś inna dzielnica. Dobra, czyli my jesteśmy w dobrej dzielnicy, czyli dobrze kminie. Musimy się udać na pewno, on mówił, że do dzielnicy portowej. Jest strasznie daleko ta dzielnica, dlatego może w sumie zaczniemy po kolei. Zacznijmy sobie na spokojnie tutaj te punkty obserwacji. O kurwa, Templariusz. Oj chuj. O, przestań mnie atakować z wyrolu. Oś tu kurwa. Nie no, bierz go i o ścianę. I duś, i dusimy, dusimy. Jest solo. Jest twardy jak skurwesyn, ale jest. A nie, tu jest jeszcze oponent. Dobra, chodź tu. I to wszyscy już po sprawie? A, jeszcze ekipa pomocowa leci. No dobra. Kurwa, ty, to jakiś mocny zawodnik jest. No ginżesz. No i git. To od razu, a, bo tutaj jeszcze inną mamy wieżę po lewo. No to od razu dwie se machniemy, a co? Tej okazji. Trzeba odblokowywać te wieże. Widzowie oczywiście odblokować możliwości podsłuchań, pobić i wszystkiego takiego. Żeby te śledztwa, powiedzmy, zakończyć, no nie? Nie wiem, czy ta wieża akurat konkretnie odblokuje nam tutaj rzeczy. Ona jest chyba raczej bardziej skierowana na tą drugą dzielnicę. Trzecią właściwie dzielnicę, którą mam jeszcze zablokowaną chyba. Jak mi się wydaje? Nie wiem. A może coś tam jeszcze odkryjemy? O, widzę tutaj przeciwnika, już widzę ten skok. Witam serdecznie. Ej, jak ja mam? Dobra, skaczę na gościa, nie? Tyk? Nie, 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 no. O, ale żeś kurwa zepsuł. Witam. Myślałem, że takiego pięknego widzowy skoka zajebiemy. Dobra, odsuniemy się. Ja bym z noża kogoś rzucił, bo to nie ma co tyle. Pyk. I pyk. No i wszystko. Co ten miecz odpierdala? Was tu tyle skąd, panowie, no? Wyduksać na chwilę. Tu tylko paniem ratuję i wiecie. Pierdalam, no. Szybki job. Szybko do roboty trzeba. Załatwić sprawy i... No. Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Easy money, tak zwane. Mieszkańcy uratowani. Cox. Kurza mnie widzowie to, że tutaj za bardzo się akurat w tym konkretnym asesynie jedynce... Znaczy ten... W ogóle ta gra jest z 2007... A ja dokończę myśl, bo ja nigdy kurwa nie dokończam myśli. I to jest mój taki największy błąd. W nagraniach odcinków, że ja mam dwa podstawowe błędy. Jeden to jest nie kończę zdań, a drugi to jest mylę czasem słowa, bo już zaczynam inne zdanie w twojej bani i zamiast zakończyć zdanie słowem, które chcę zakończyć zdanie, to ja już przemyślałem następne zdanie, które powiem i zakończam to innym zdaniem, nie tym, którym powinienem. I to są takie dwa najpopularniejsze błędy. Więc dokończając widzowie myśl, nie pamiętam. No się skupiłem na tym, że nie dokończam myśli, kurwa. Ale chodziło mi o to, że... A, pamiętam widzowie, pamiętam, spokojnie. Że wkurza mnie to, że tutaj nie ma za dużo jakby aktywności pobocznych, w sensie o te próby zabójstwa są strasznie ciężkie. Znowu nie dokończyłem myśli. Widzowie, wkurza mnie to, że nie ma tu kowali, że nie ma tu ulepszania ekwipunku,
ale jednocześnie widzowie, to jest gra z roku 2007. Widzowie, część z was, które ogląda te filmy, nie było was kurwa na świecie, rozumiecie, kiedy ta gra powstała. To jest tak stara gra, to spojrzałem na mnie. Kogoś mogło nie być jeszcze na świecie, nie? No ale taka jest prawda. O Boże, nie zabijaj mnie! O, to ty, Altairze, wystraszyłeś mnie. Ścigają mnie ludzie Ryszarda, a dokładniej dwóch. Próbowałem się z nimi dogadać, ale uciekłem, gdy zrozumiałem, że się ze mną bawią. Zostaniesz aniołem śmierci i zdobędziesz ich głowy, zanim oni dostaną moją. Tylko to są strasznie ciężkie potem misje. Opowiem ci o umowie. Tylko to są strasznie ciężkie misje, kurwa, że likwiduj niepostrzeżenie wszystkie cele, no fajnie. No, no tak. Zabiłeś ich? Jeszcze nie? To co tu jeszcze robisz? Chcesz mojej śmierci? Proszę, wróć dopiero wtedy, gdy będę bezpieczny. No ale kogo ja mam kurwa zabić? To mi zaznaczyłeś jakoś na mapie? A, zostali zaznaczeni. Jak ja mam to po cichu zrobić, to jest takie kurwa ciężkie. To jest nieomalże niewykonalne są te misje zabójstwa dla mnie, żeby coś zrobić kurwa po cichu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Otrząśnij się. Ja tu jestem mnichem. Mogłeś mnie zabić, głupcze. To ty idziesz jak siomajna. No więc z tego kowalstwa, ulepszania ekwipunku, wbijania poziomu, coś takiego brakuje. Ale też jednocześnie, no, ta gra jest bardzo stara, także trzeba jej dużo wybaczyć. Gdzie jest ten gościu, ty? On jest jakoś w środku? Co tu się kurwa... Już obszedłem to ze trzy razy, gdzie on jest? Na dachu może? Potrzebuję pieniędzy, panie. Jestem biedna, chora i głodna. Czy to on jest? A, widzowie, to on, tak? Na to by wychodziło, że to jest on. Kid i next. Dobra, widzowie. Ograne. Jak przebiegnę koło nich, to mnie nie zauważą? Nie powinni. No, git. Niezauważony, gituwa. Nie biorę na razie flagi, bo tutaj się trochę cykam. Póki nie przewracam nikogo i tak dalej, to jest okej. I ten gościu jest gdzieś po prawej stronie. Teraz po lewej. I pewnie to też jest chłop z patrolu, więc... Czemu mnie wszyscy kurwa pchacie? No, otrząśnijcie się. To jest ten chłop, tylko ja go tu mogę zabić? Czysto, czysto. Nie czysto, bo tu jest jeden chłop. Nie no, nie możemy go zabić teraz, na pewno nie. Musimy chwilę chyba poczekać. O, i od razu w tłum, i od razu się wtapiamy w tłum, nie? No, 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 no. Ciak. I w tłum, i w tłum, i w tłum. Tak, profilaktycznie, nie? I zaznaczę? Nawet nie muszę chyba zaznaczać tego gościa. Witam, witam. I cyk. Informacje poproszę. Dziękuję, mistrzu. Próbowałem dogadać się ze strażnikami. Ja sprawdzę sobie. By zostawili bramy otwarte, gdy rozlegnie się alarm. Zawiodłem cię. Teraz jedyna droga ucieczki z cytadeli Ryszarda wiedzie przez mury. Wybacz mi. Dobra. Śledztwo zostało zakończone. Jedno. Tutaj mamy kradzież kieszonkową, to jest kolejne śledztwo, do którego możemy się udać. I przy okazji myślę, blisko mamy wieżę, bo to 30-39 metrów. Nie rozumiem, co wieżę obserwacyjną, więc myślę, że sobie tą wieżę widzowie cykniemy. No ale strasznie brakuje mi tego, żeby ulepszać tutaj ekwipunek. No, brakuje fest. Brakuje tego zaangażowania, bo tutaj puste takie chodzenie po tych wieżach to... No, średnie, ale to też pierwsze wydanie Ubisoftu,
i asasyna, więc no z tego co wiem, to Assassin's Creed, jak on się nazywa, Valhalla chyba i Odyseja, to solidne gierki są, więc chyba się nauczyli. To jest taki właśnie, chyba poszli bardziej w tą stronę RPG-ową, nie? Czyli ulepszania właśnie ekwipunku i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że jest dobra droga. Raczej wątpię, żeby komukolwiek się chciało chodzić, chodzić po tych punktach obserwacyjnych jak pojebani i wykonywać jakieś takie proste misje. Dość to nudne. Że tam zagrasz sobie, wiadomo, raz w taką gierkę, spoko, ale jeżeli każdy asasyn by tak wyglądał, no to ludzie by umarli z nudów. Mi się osobiście asasyn dawno temu już znudził. Znaczy dawno temu, no grałem w jedynkę, pamiętam. Grałem w dwójkę, grałem, jak byłem młodszy. Później wyszła trójka, to był hicior, grałem. Wyszła czwórka, też zagrałem, bo akurat na Xboxa nie było co grać. Ale już po tej czwórce widzowej to już sobie odpuściłem, bo właściwie większość tych asasynów no, wyglądała za bardzo podobnie do siebie. Ale chętnie bym sobie teraz przypomniał to wszystko i zobaczył, czy w rzeczywistości tak jest. Zresztą grać jako grać widzowie... wiele gier bym nie grał, gdybym nie nagrywał filmów. To na pewno zdecydowanie. O twoim poświęceniu. Prawdopodobnie gdybym nie nagrywał, to nigdy w życiu widzowie bym z powrotem nie wrócił i nie zagrał sobie w tego asasyna. Zrobiłem tylko to na potrzeby, słuchajcie, nagrywania. Ale kiedy już spróbowałem, nie żałuję, bo fantastycznie się bawię grając tą grę. Fantastycznie się też bawię nagrywając te materiały. Czasem widzowie trzeba się do czegoś zmusić. Bo nam się wydaje, że nie będzie fajne i jak się zmusimy, to się okazuje, że jest kos. Czasem po prostu trzeba się zmusić do czegoś, nawet do takiej rzeczy jak kurwa granie w grę komputerową. Czasem trzeba się widzowie zmusić. Jak się tu takiego jumpa walnę. Och. Obawiałem się, że właśnie to się stanie. To jak ja mam kurwa tam wejść? Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Nie rozumiecie? Jestem biedna. Tamtej strony. Albo z tej. Dobra, w sumie olewamy gości. Jo, nie ma wstępu. Dla ciebie. Call the ambulance. But not for me. Jak to mawia klasyk. Co widzowie, myślę, że jeszcze jest jedno zadanie poboczne. Jakieś podsłuchanie, kradzież sobie zrobimy i zakończymy odcinek dzisiaj. Raczej już nie zdążymy nikogo zabić. Niestety. No, znaczy, oczywiście zdążymy zabić w grze komputerowej jakąś postać typu zwykły jakiś tutaj zwykłych bobków, jakichś zwykłych śledzików. Ale nikogo poważnego. Próba niszczenia straganu, widzimy. To może zabić nam się nie uda, ale na pewno zniszczyć jakiś stragan. Wilhelm z Monferratu zastąpił wielu uczciwych kupców w tej dzielnicy ludźmi wiernymi jego sprawie. Zamierza osłabić wiarę w króla Ryszarda, żądając wygórowanych cen za kiepskie towary. Trzeba pozbyć się tych przekupnych handlarzy. Znajdź ich stragany i zniszcz. Jo, będzie niszczone. Dobra, dawaj te stragani. Stragani, gdzie są? O, te dwa stragany, ja mam 3 minuty. Kurwa, ezy są te... A was tu kurwa tyle, co? Czemu was tam dużo tak było? Te stragany widzowie to są prościzna straszna. Przepraszam najmocniej, przepraszam. Te stragany to jest kurwa, taki jest job. I kurwa, sru. Takie są proste stragany, naprawdę. Chodź tu. Nie, kurwa, chodź tu. O, sam to zniszczyłem, dobra, wszystko. Już, po robocie. Teraz wystarczy kurwa zrobić jedną rzecz i się ukryć. Gdzieś stogu sione, chłopie. I wszystko kurwa, i po robocie. Ja się obawiam, że jestem asasynem.
końcu akurat się nawet nie zmęczy. Też jest dziwne, że mogę sobie biegać jak pojebane, ale spoko. Kurwiałabym, jakby był pasek, w którym się męczę. Tak sobie biegam, zawsze cyk, tu do sianka, gdzieś ucieknę, elegancko jest. A tak jakby był pasek, to byś się mocno nad tym zastanawiał. Chociaż oczywiście, jeżeli byłby to bardziej gra typu RPG. RPG? RPG. Do tego. To no to wiadomo, że miałbyś jakieś przedmioty, które by ci tą kondycję na przykład ulepszały, nie? Ale tak, póki jest to taka bardziej taki chodziankowa gra i wykonywająca misję, to... Dziękuję za pomoc, Altairze. Choć to jest okej, okay, jak znaczy, nie ma paska. Przysłużyłeś się ważnej sprawie. Ten papier może ci się przydać, gdy spotkasz się z Wilhelmem. Poka papier. Dawaj papiery. Ktoś jeszcze w porcie ma związek z Wilhelmem. No dobrze, i kolejną misję, którą mamy do wykonania, to jest kradzież kieszonkowa. Natomiast tę misję, widzowie, wykonamy w następnym odcinku. Na dzisiaj wam już dziękuję. Pozdrawiam was, widzowie. Wpadajcie też na Twitcha, tam streamy codziennie. Na inne serie. No i co? Mi się podobał odcinek. Mam nadzieję, że wam też. Trochę mało akcji. No ale to już akurat gra. Musi coś z tym zrobić, nie ja. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku. Już jutro zapewne. Pa, pa.